have this plus. Besides shelter and clothing, Jam Sahab took personal interest in developing a healthy body and mind for a future generation of these young Poles. Kiedy dzieci przyjechały do Balachadzi, otrzymały posiłek. Maharadża zauważył, że dzieci się trochę krzywiły, były zbyt ostre dla nich. I powiedział, nie martwcie się. I później sprowadził 7 kuścików z Goa. To ja wam teraz opowiem o strajku szpinakowym. Na samym początku, jak przyjechaliśmy, ponieważ szpinak jest bardzo zdrowy, w związku z tym dostawaliśmy co 2 tygodnie, dostawaliśmy ten szpinak. Dzieci się zbuntowały, bo już nie można było jeść tego szpinaku, że starsi chłopcy postanowili zorganizować strajk. Ja siedziałem akurat tak, że miałem tą dziurę za plecami. Podawali mi koledzy talerze z tym paskudstwem, ja to nabierałem łyżką, nie oglądając się, wyrzucałem za siebie. No i potem dostawałem następny talerz i w ten sposób pozbyliśmy się całej tej potrawy. There is my class. I stand here. I had about 15 years in this time. It is a school orchestra group, Balachadi, in 1945. I stayed here. Here. It is Indian's teacher. It's w osiedlu było, nie było pomieszczeń przydatnych do nauki w szkole. W związku z tym Maharadża udzielił swój, przyznał nam swój guest house dla szkoły przeznaczył. Kiedy już mieliśmy nasze klasy wyposażone w siedzenia, ławki, które dostarczył Maharadża i Maharani, mieliśmy czym pisać, ale nie mieliśmy podręczników żadnych. W związku z tym po pewnym czasie dopiero przybył jakiś jeden podręcznik, pojedyncze egzemplarze i nie było się, dzieci nie miały się z czego uczyć. Musiały uczyć się z pamięci, tylko pamięciowo, albo zapisywać. W związku z tym w starszych klasach zaczęto organizować sobie taką samopomoc i żeśmy przepisywali podręczniki i żeby dzieci mogły korzystać z takich podręczników, takich pisanych, odprzepisywanych ręcznie. Oprócz zajęć szkolnych, wychowawczych, ja bardzo lubiłem stworzenia. I między innymi, żeby mieć swoje, to chodziłem po drzewach, wybierałem młode papugi, tak samo młode gołębie, też takie nieloty jeszcze, i
z tym, że one już ten też trzeba było im otwierać i do dzióbka wkładać. Wiewiórki malutkie też się wybierało i karmiło się mlekiem z pipetki takiej do zakraplania oczu. Marzy mi się ta klatka i cieszył mi się, gdyby ktoś odnalazł i przywiózł mi ją do Polski. Passion for learning and opportunities were not limited to textbooks, but Jam Sahab created premise for an all-round growth, challenging their limitations of the past. Takie koryta się wytwarzały w piasku, strumienie szerokości 5-10 metrów. I ja tam też ćwiczyłem swoje pływanie i jak pierwszy raz udało mi się przepłynąć taką rzeczkę 10 metrów, to były pierwsze moje zwycięstwo w pływaniu w balaciady. Otóż brakowało nam sprzętu, więc Maharandża nam dostarczał tam jakieś piłki, urządzenia do siatkówki, koszykówki, do piłki nożnej i tak dalej. A jak potem odbywały się mecze, często oglądał, jak były jakieś wielkie zawody, przyjeżdżały drużyny, zwłaszcza tu jak przyjeżdżała drużyna z Okanewi, tu z niedaleko, wojskowa drużyna i rozgrywała z naszym mecz sportowy. Wówczas Maharandża zasiadał sobie w takim głębokim fotelu, no i klaskał i bił nam brawo. A jak żeśmy wygrali ten mecz ostatecznie 2-1, stał i nam bił brawo, a nie swojej drużynie. Jak myślicie, co się da z tego zrobić? Piłkę da się zrobić? Możecie spróbować? Na początku mego pobytu w Balaciady myśmy nie mieli żadnej piłki. Myśmy musieli powołać do istnienia jakąś piłkę. Zebraliśmy z całego baraku, od wszystkich chłopców, skarpetki, których używaliśmy raz w roku, żeby pójść na Wielkanoc. Mnie najbardziej interesowało harcerstwo, do którego nie mogłem należeć przed wojną, bo byłem bardzo chorowity i przeszedłem wszystkie dziecięce choroby. Dopiero w Balaczadi byłem wystarczająco zdrowy, żeby móc moje marzenie spełnić i nareszcie należeć do harcerstwa. In sickness and in health, Babu was the caring father. And so were his medical staff. Fondly remembered were Dr. Amrut Lal Ashani and Anant Joshi, the pharmacist. Very glad to see you. Oh. Bye. Bye. Can you recognize the face? Yes, of course. Joshi. Joshi, I know he's similar to his father. I wonder that in life of 80 years, yes, there are many incidences happens. Oh. But the only deep memory remains with us. And probably that is your memory of Balaciery. Był dla nas takim opiekunem pod względem zdrowotnym. Był tam szpital, którym on był szefował w tym szpitalu, leczył nas, ale najważniejszą sprawą było, że on był niezwykle serdeczny i miły. To był najbardziej taki przyjazny dla dzieci, małych dzieci, które wymagały, jak były chore, bo jak była epidemia malarii, to on oczywiście zawsze wszystkimi się opiekował. No i miał zawsze był uśmiechnięty, like you. Yes. I am very, very glad to see you next one. Oh, no. Bye, bye. I am very proud that I... And you can come to Jamnagar anytime, huh? Be our guest. And if you want anything, huh, we are here to help you. Huh? Because he is like my father, because he has seen him in a young age. Yes. Of course. Don't cry.
A ja poznałam doktora Oszaniego, jakby leżałam w szpitalu, miałam atak malarii, a jak byłam atak malarii, to tak trzęsło, dosłownie. I on przychodzi w nocy, kilka razy w nocy, sprawdzać, jak się dzieci czują. Także wszyscy go zapamiętali na pewno do końca życia. Ale Saruć. Namaste. Namaste, namaste, namaste. My jakaś dukan rakhiti, ane dukan, ke un adi jamura di malai pocharto, ane mara bapuji bala chadi rata. Bala chadi rata, ane un cycle di mal pocharto, ane jyan sudhe tame aayi le hata, tyan sudhe mare dukan rahi, tame aayi thi nikri gaya, ane ame dukan band kar didi. Rupanagri naam sa mate padu, sundar ane rupala hata, એટલે એનું નામ રૂપાનગરી પાડ્યું હતું અને બધા બચ્ચાઓ બધા રૂપાળા જ હતા અને એનું નામ રૂપાનગરી પાડ્યું હતું